Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku serii 50 słów, które musisz znać zarządzając projektami. To seria stworzona dla tych wszystkich, którzy chcą szybko dowiedzieć się, o co w zarządzaniu projektami chodzi i móc z tej wiedzy szybko korzystać. Dzisiaj zajmiemy się tematem ryzyka. Będziemy mówić o macierzy ryzyka. Nazywam się Mariusz Kapusta. Od ponad 20 lat pomagam rozwiązywać problemy w zarządzaniu projektami. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, podoba Ci się to, co mówię, daj łapkę w górę, zostaw też komentarz, będzie mi zawsze bardzo miło. Na tym kanale dzielę się wiedzą z zarządzania projektami, więc jeżeli to Twój temat, interesuje Cię to, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. A teraz przechodzimy do bohatera naszego odcinka, bohaterki, do macierzy ryzyka. Każdy projekt wiąże się z ryzykiem i zabawa w zarządzaniu projektami polega na tym, żeby minimalizować to ryzyko i sprawić, żeby na koniec ta całość była opłacalna. Teraz w jaki sposób zarządzamy ryzykiem? Staramy się wybierać te zagrożenia, które mają największy wpływ i największe prawdopodobieństwo, będą miały największą wartość i najprawdopodobniej najbardziej nas zabolą i mogą najbardziej wywrócić projekt. I przede wszystkim tam alokujemy nasze skąpe zasoby, bo w projekcie zawsze wszystkiego jest za mało, czasu jest za mało, ludzi jest za mało, więc staramy się wybrać to, co najbardziej mogłoby nam przeszkodzić, albo, ponieważ ryzyko to nie tylko zagrożenia, ale też szanse, albo staramy się wybrać takie pozytywne tematy, które miałyby największy wpływ i największe prawdopodobieństwo, żeby tam skoncentrować znowu swoje zasoby, żeby jak najbardziej pomóc projektowi. Czyli tym sposobem, oprócz dowiezienia tego, co mamy zrobić, staramy się zarządzić zagrożeniami i przyciągnąć jak najwięcej wartościowych szans. Wróć, nawet nie chodzi o to, żeby jak najwięcej, tylko żeby jak największa wartość szans do nas się pojawiła i jak największa wartość, antywartość ryzyka została przez nas jakoś zarządzona. Teraz problem polega na tym, że jeżeli zastanowisz się nad tym, jakie zagrożenia są w projekcie, wyjdzie lista bardzo, bardzo długa. To potrafi być przytłaczające i sprawia, że nic wtedy nie robimy. I potrzebne jest jakieś proste narzędzie, żeby móc sobie poradzić z tą dużą ilością zagrożeń, dużą ilością szans, jakoś to wybrać, móc zarządzić i podjąć konkretne decyzje. I do tego powstały proste narzędzia, takie jak macierz ryzyka, więc zacznijmy od definicji. Macierz ryzyka to metoda wizualizacji zagrożeń i szans na dwuwymiarowym wykresie, który bierze pod uwagę wpływ oraz prawdopodobieństwo. Dzięki temu uzyskujemy ranking ryzyk, który wyadresowanie najbardziej wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu projektu. Definicja jest trochę bardziej straszna niż macierz ryzyka sama w sobie. Na czym to polega? Polega to na tym, że bierzesz sobie kartkę papieru albo bierzesz sobie jakiekolwiek inne narzędzie do wizualizacji i rysujesz dwie osie. Na jednej będzie wpływ, na drugiej będzie prawdopodobieństwo i powstaje nam taki fajny wykres. Jeżeli zidentyfikujemy sobie wtedy te zagrożenia, idziesz przez listę zagrożeń, co może pójść nie tak i dla każdego z tych zagrożeń przypiszesz wartość wpływu, 1 to będzie mały wpływ, 2 średni, 3 duży i prawdopodobieństwa, znowu 1, 2, 3, małe prawdopodobieństwo, średnie i duże, to na tym wykresie wyrysujesz sobie, gdzie poszczególne zagrożenia wpadają. Te, które mają duży wpływ i duże prawdopodobieństwo, wylądują w prawym górnym rogu, te, które mają mały wpływ, małe prawdopodobieństwo, wylądują na dole. I tym sposobem graficznie i wizualnie zobaczysz, czym warto się zająć. Najczęściej w tych projektach, w większości projektów, tych kluczowych ryzyk jest mało, to jest kilka, 5, max 10. 10 to już jest po prostu dosyć spora liczba, którymi warto się zająć. I to jest cała magia macierzy ryzyka, bo graficznie pokażę Ci, czym się warto zająć i to możesz w pewien sposób wyignorować albo pogodzić się z tym, zaakceptować, że nawet jeżeli się wydarzy, to nie będzie miało tak dużego znaczenia dla projektu. I w macierzy ryzyka możesz to zrobić dla zagrożeń i możesz to zrobić jednocześnie dla szans. Proste, wizualne narzędzie, każdy zrozumie, o co chodzi, będzie od razu wiedział, czym się ma zająć. I to jest esencja macierzy ryzyka i wykorzystania jej w projekcie. I warto o tym pamiętać, że nawet proste narzędzia potrafią bardzo dużo zmienić. Podsumujmy to sobie w całość. Macierz ryzyka pomaga wybrać te zdarzenia ryzykowne, na których skupienie się ma największy sens. Każdemu z wydarzeń przypisujemy jakąś wartość wpływu lub prawdopodobieństwa. Pomnożenie tych wartości ze sobą pozwala nam stworzyć wykres, z którego odczytamy, który z określonych wydarzeń ryzykownych ma sens analizować dalej. Tak samo stosujemy ją do zagrożeń, jak i do szans. Jeżeli zainteresował Cię temat zarządzania ryzykiem i widzisz w tym potencjał dla swojego projektu, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo w opisie do tego wideo znajdziesz link do szablonu Analiza i Rejestr Ryzyk, który służy właśnie do tego, żeby przeanalizować swoje zagrożenia i szanse, stworzyć dla nich ranking
rywy, którymi warto się zająć, wypracować strategię i wintegrować to z bazowym planem projektu, bo w tym jest najczęściej problem. Wyfiltrowaniem, podjęciem właściwych decyzji, stworzeniem właściwych działań i połączeniu tego w całość, żeby nie musieć sprawdzać w jednym miejscu bazowego planu, a w drugim miejscu planu zarządzania ryzykiem. Do szablonu dostajesz zapis live, na którym pokazuję, jak z niego korzystać, pokazuję konkretne przykłady, które mogą Ci pomóc w praktyce. Konkret, samo mięso, praktyczne zastosowanie. Macierzy ryzyka w troszeczkę innej formie, ale bardzo praktycznie. Więc jeżeli to Cię interesuje, w opisie znajdziesz link do szablonu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w kursie naszym, w zapisie live odnośnie zarządzania ryzykiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku tej serii.